EA Sports FC 24 już niedługo, a wśród wielu kart m.in. zmiany pozycji i czy faktycznie Kyle Walker może dostać kartę na pozycji bramkarza? Tego się dowiecie w dzisiejszym odcinku. Cześć, jestem Kuba i witam was w kolejnym filmie na temat EA Sports FC 24. Dzisiaj oczywiście zobaczymy sobie te zmiany pozycji, a ty, drogi widzu, zostaw łapkę w górę pod tym filmem i dalej podtrzymuję nasze weekendowe wyzwanie. 400 łapek w górę do godziny 24 równa się już z kolejnym bardzo fajnym odcinkiem już jutro, więc zostaw łapkę w górę, subskrypcję oraz jakiś komentarz, a teraz już nie przedłużam i przechodzimy oczywiście do odcinka. Jeżeli chodzi o overale i tak dalej, są to moje wybory, z którymi ty oczywiście, drogi widzu, zgadzać się nie musisz i napisz jaka według ciebie tej powinna być pozycja oraz overall i wejdziemy w fajną dyskusję. A na sam początek jest to Danilo Pereira, czyli zawodnik Paris Saint-Germain, który w tym sezonie o wiele częściej niż na pozycji SPD swoje mecze rozgrywał na pozycji środkowego obrońcy. Jeżeli chodzi ogólnie o ten sezon, piłkarz 10 meczów rozegrał na pozycji pomocnika defensywnego oraz ponad 22 spotkania na moment, kiedy to nagrywam, właśnie na pozycji środkowego obrońcy. Piłkarz jest naprawdę w prawdziwym życiu dosyć dobrym zawodnikiem właśnie defensywnym. Do tego jest on solidnym zawodnikiem, dobrze zbudowanym i właśnie na tej pozycji najczęściej oddaje on swoją grę. No, największe, oddaje swoje największe atuty, czyli właśnie siła. No, szybkość nie jest na karcie jakaś wielka, aczkolwiek w prawdziwym życiu według mnie piłkarz jest dosyć szybki. Do tego, co fizyczność, obrona i tak dalej, naprawdę na bardzo wysokim poziomie. No i prawdopodobnie w EA Sports FC 24 zobaczymy jego kartę na pozycji środkowego obrońcy, która przez i tak tempo nie będzie zbyt grywalna, aczkolwiek warto o tym powiedzieć, bo uważam, że piłkarz naprawdę gra na bardzo fajnym poziomie. Następnym zawodnikiem jest Kamavinga, czyli zawodnik Realu Madryt. Piłkarz docelowo w tym sezonie grał jakoś tylko pomocnik, aczkolwiek kiedy zabrakło już lewego obrońcy, kiedy Mendy miał kontuzję, wiem, że Marcelo odszedł z klubu, to właśnie piłkarz ten grał na pozycji lewego obrońcy. No i więcej on meczy w tym sezonie właśnie rozegrał na pozycji lewego obrońcy, gdzie grał naprawdę bardzo dobrze. Według mnie generalnie za ten sezon Kamavinga dostanie upgrade o 2 i jego overall będzie wnosił 81 i prawdopodobnie jego pozycja to będzie lewy obrońca, który naprawdę nie będzie wyglądał według mnie źle i na jakieś pierwsze mecze może być to naprawdę bardzo użyteczna karta. Na pierwsze mecze oczywiście w EA Sports FC 24. Tego co widzę, to rozegrał on prawie 20 spotkań na pozycji lewego obrońcy, co jest to prawie o 10 więcej niż na pozycji pomocnika, czyli tutaj widzimy, że naprawdę Ancelotti postanowił go tak przemienić o tą pozycję i naprawdę radzi sobie tam bardzo dobrze, więc zobaczymy, czy będzie to środkowy obrońca, czy środkowy pomocnik, gdzie jego pozycję będzie można zmieniać na lewego obrońcę, czy w jaką stronę to pójdzie, aczkolwiek to już pewne, że Kamavinga na tej pozycji po prostu kartę dostać może. No i teraz przechodzimy do chyba jednego z najbardziej wszechstronnych zawodników na świecie, a jest to oczywiście Jorente. Piłkarz w tym sezonie miał swoją kartę jako środkowy pomocnik, gdzie rozegrał on około 2 meczy i większość meczy w tym sezonie grał on na pozycji cofniętego prawego skrzydłowego, czy jak tak, że ktoś woli, prawego wahadłowego. No cóż, piłkarz według mnie jest strasznie wszechstronny, bo widzieliśmy go już na każdej możliwej pozycji, od prawego skrzydłowego, po pomocnika defensywnego, ofensywnego, box to box, teraz nawet jak wahadłowy, więc praktycznie no, piłkarz może grać wszędzie. Zagrał on według mnie dosyć równy sezon, 20 meczy właśnie na pozycji prawego cofniętego skrzydłowego, no i prawdopodobnie na tej pozycji zobaczymy kartę Hiszpana. Według mnie jeden z bardziej niedocenionych zawodników, który może naprawdę w niedalekiej przyszłości namieszać w całej piłce nożnej. No, Atletico ogólnie w tym sezonie gra naprawdę dosyć solidnie, a piłkarz jest jednym z tych piłkarzy, którzy... jest jeden z tych zawodników, którzy naprawdę radzą sobie na boisku bardzo dobrze i według mnie tak może wyglądać jako zmiana oczywiście pozycji. Uważam także oczywiście, że overall zostaje taki, jaki był. No i tutaj nic chyba także więcej dodawać nie muszę. No i tak ta karta może się prezentować pod względem pozycji w EA Sports FC 24. A następnym piłkarzem w tym odcinku jest Angel Di Maria, który także zmienił swoją pozycję w tym sezonie. Piłkarz na początku grał jako prawy skrzydłowy, aczkolwiek jego rola w Juventusie i tak dalej zmieniła się do tego, że został on środkowym napastnikiem w tej drużynie. Wiemy, że kontuzje Wlachowicza i tak dalej do tego się głównie przyczyniły, no i często właśnie piłkarz na takiej pozycji rozgrywał ten mecz. Oczywiście wiemy, że środkowy napastnik to nie jest taka typowa fałszywa dziewiątka i tak dalej, ale także taki bardziej zbliżony właśnie skrzydłowy i właśnie na takiej pozycji swoje mecze rozgrywał Di Maria i wszystko wskazuje na to, że właśnie na tej pozycji zobaczymy kartę Argentyńczyka w EA Sports FC 24. Według mnie można śmiało powiedzieć, że Di Maria w tym sezonie był najlepszym zawodnikiem tego klubu i chyba każdy mógłby się ze mną tutaj zgodzić. Generalnie w tym sezonie 8 bramek oraz
oraz 7 asyst w 39 meczach. Nadawał on naprawdę bardzo dużej jakości swojej drużyny, no swojej drużynie oczywiście, no i naprawdę uważam, że taka karta by się mu należała. O tej wiemy, że piłkarz jest także wiekowy, w Lidze Europy grał naprawdę też bardzo dobrze, tak już lekko zmieniając temat, no i tak się według mnie może prezentować jego karta. Według mnie nie dostanie on ani upgrade'a, ani downgrade'a, no i tak się może gdzieś właśnie karta Di Marii prezentować już z taką pozycją. A co wy o niej sądzicie i czy oczywiście się co najważniejsze ze mną w tym przypadku zgadzacie, to napiszcie oczywiście na dole w komentarzu. Kolejnym zawodnikiem w tym odcinku jest Koundé, który wiemy, że jest niezadowolony ze swojej zmiany pozycji, aczkolwiek Francuz tym nie grał jako środkowy obrońca, tylko bardziej jako obrońca prawy oczywiście. No wiemy, że Barcelona ma Araujo oraz Christensena i najczęściej właśnie na pozycji obrońcy środkowego Koundé zmieniał się z Araujo, ale więcej meczy w tym sezonie właśnie rozegrał po prawej stronie tej pozycji. No generalnie według mnie piłkarz naprawdę bardzo solidny w tym sezonie, no naprawdę pokazał, że jego transfer był strzałem, można wręcz powiedzieć, dziesiątkę, bardzo często najmocniejszy punkt obrony właśnie Dumy Katalonii, no i prawdopodobnie jego pozycja zmieni się z środkowego obrońcy na prawego obrońcy, aczkolwiek to może być tak, albo po prostu będzie można zmieniać jego pozycję w grze, bo w tym roku chyba nie było można na prawego obrońcę, albo tego nie pamiętam, aczkolwiek, no jak to powiedziałem, dużo się mówi o tym, że jego właśnie docelową pozycją może być prawy obrońca. No cóż, piłkarz szybki, naprawdę dobry, więc uważam, że i tak nic z tej do stracenia nie jest, jeżeli chodzi o używalność jego karty. No cóż, ja jestem kibicem Barcelony i muszę tego zawodnika na pewno pochwalić, no i naprawdę, żeby nigdy nie odchodził z tego klubu, albo przynajmniej w najbliższych latach, i będzie naprawdę bardzo dobrze. Następnym zawodnikiem w tym odcinku jest Kai Havertz, który w tym scenie przez brak jakichś lepszych napastników w tym klubie musiał zmienić pozycję ze środkowego pomocnika ofensywnego na napastnika. Jako środkowy pomocnik ofensywny rozegrał on około 10 meczy, a już jako pomocnik, jak już oczywiście jako napastnik, jest to ponad 20 spotkań, czyli no o aż połowę więcej niż na tamtej pozycji wcześniejszej, no i prawdopodobnie na tej pozycji zobaczymy Kaja Havertza. No cóż, piłkarz chyba jest jednak jednym z lepszych ofensywnych zawodników tego klubu, aczkolwiek Chelsea ciężko ocenić po tym sezonie, gdyż to naprawdę no nie grali oni według mnie ani trochę dobrze. Jeżeli popatrzymy na statystyki tego zawodnika, to w 47 meczach strzelił on 9 bramek oraz anotował jedną asystę, co jak na piłkarze Chelsea w tym sezonie naprawdę nie jest, no nie oszukujmy się, złym wynikiem. Według mnie także dostanie on downgrade'a i jego overall będzie wnosił 83. Także dużo się mówi o tym, że Niemiec może przejść do Realu Madryt, ale na razie są to oczywiście tylko plotki i zobaczymy, jak to wyjdzie koniec końcu, ale oczywiście nie będziemy się tutaj dzisiaj na tym rozwodzić, aczkolwiek no według mnie na tej pozycji ta karta może być troszkę może nawet lepsza, bo ma on taką fajną sylwetkę pod grę, ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie oczywiście w praniu. A co wy o tym sądzicie, to napiszcie oczywiście w komentarzu. I następnym piłkarzem w tym odcinku jest Neymar Junior, który częściej w tym sezonie grał jako środkowy pomocnik ofensywny i naprawdę grał on w tym sezonie bardzo dobrze. Jako środkowy pomocnik ofensywny rozegrał on w tym sezonie 23 mecze, a jako lewy skrzydłowy tylko 4, no i prawdopodobnie na tej pozycji zobaczymy Brazylijczyka już w jej Sports FC24. Piłkarz w tym sezonie rozegrał 29 meczy, gdzie strzelił 18 bramek oraz anotował 17 asyst, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem. No i naprawdę grając na tej pozycji dawał on bardzo dużej jakości Barcelony i wraz w tercecie z Mbappe i Messi wyglądało to naprawdę dobrze, pomimo wszystkich niedogodzeń z tymi zawodnikami między sobą. To i tak wyglądało to naprawdę dobrze, no i według mnie karta na pozycji środkowego pomocnika ofensywnego Neymara może zrobić naprawdę robotę, bo zazwyczaj ten piłkarz właśnie na tej pozycji jest wykorzystywany, więc naprawdę się nie mogę doczekać i zobaczymy, jak ta karta koniec końców wypali, ale naprawdę zapowiada się bardzo fajnie. I następnym zawodnikiem jest Fede Valverde, który w tym sezonie zarówno tak często jak pomocnik grał jako lewy, jako prawy skrzydłowy. Wiemy, że często brakowało ofensywnych piłkarzy w tym sezonie w Realu Madryt, no i właśnie Valverde był takim antidotum Ancelottiego na tej pozycji i w 23 meczach właśnie na tej pozycji Urugwajczyk wystąpił. Jest to prawie tyle samo, co na pozycji pomocnika, więc tutaj miałem lekki dylemat z tym zawodnikiem, aczkolwiek jest taka szansa, że będzie można mu tą pozycję na prawego skrzydłowego zmienić. Także dostał on kartę inform od tej pozycji, więc no, naprawdę radził sobie dobrze. Generalnie zawodnik w bardzo dobrej formie, jak to powiedziałem, według mnie jest jeden z lepszych pomocników na ten moment na świecie z tego młodego pokolenia. No i to wręcz według mnie po prostu pewne, że piłkarz odpali kiedyś i nawet może być top 1, ale tak to się jeszcze oczywiście nie zapędzam. No i właśnie jak na pozycji prawego skrzydłowego możemy właśnie Urugwajczyka zobaczyć, no i zobaczymy koniec końców, jak to wyjdzie, ale także w tym przypadku zapowiada się to ciekawie i no według mnie karta na prawym skrzydle mogła być troszkę gorsza niż na pozycji pomocnika. No i teraz wielka niewiadoma letniego okienka transferowego, a jest to oczywiście Lionel Messi, który już na 100% odchodzi z Paris Saint-Germain i do teraz nikt nie wie, na jakiej pozycji tego zawodnika zobaczymy.
na jakiej pozycji oraz w jakim klubie, oczywiście, tak zahaczając o temat tego odcinka. No cóż, piłkarz prawdopodobnie przyjdzie do Ligi Arabskiej albo do FC Barcelony, tutaj jest niewiadome. Ja daję do Barcelony, żeby był to dobry omen i tak dalej do jego transferu, bo to jest po prostu ważne i fajnie, jakby w końcu oczywiście piłkarz przeszedł. W tym sezonie więcej meczów rozegrał on jako SPO albo środkowy napastnik, generalnie między innymi tak to się prezentowało. No i według mnie tej prędzej będzie to właśnie pozycja środkowego pomocnika ofensywnego. No cóż, wiemy, że Messi w Paris Saint-Germain nie grał tak dobrze jak w Barcelonie, aczkolwiek i tak miał swoje momenty, gdzie grał na wysokim poziomie. Zobaczymy, jak teraz będzie wyglądała jego kariera, mistrz świata. No według mnie można powiedzieć, miał najlepszy piłkarz w historii, który no już powoli kończy swoją karierę i zobaczymy, gdzie ona się prawdopodobnie zakończy. Czy będzie to powrót do Barcelony i Last Dance, czy jednak Liga Arabska. Tego dowiemy się już pewnie za kilka dni, ale zapowiada się wszystko naprawdę bardzo ciekawie. No i prawdopodobnie kartę Messiego w jej FC24 zobaczymy na pozycji SPO. Więc ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się oczywiście spodobał. Jeżeli tak, to stawcie łapkę w górę. No i słyszymy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. A jeżeli ty do tego momentu oglądasz ten film, to napisz w komentarzu, gdzie według ciebie przejdzie Leo Messi i ja ci przypnę serduszko i napiszę co o tym sądzę. No i wydaje mi się, że możemy także po raz kolejny już w historii tego kanału wejść w naprawdę bardzo ciekawą dyskusję. Więc co, oczywiście czekam na wasze komentarze, piszcie swoje propozycje kolejnych odcinków, gdyż no po prostu to jest według mnie także ważne, żebyśmy mogli razem działać. No i cóż, nic więcej chyba do dodania w tym odcinku już nie będzie, więc jeszcze raz wam dziękuję za oglądanie, do usłyszenia i cześć!